Witamy serdecznie. Za naszymi plecami maszyna wielka, wydajna, wyjątkowa i wielozadaniowa. O tym chcieliśmy w kilku zdaniach opowiedzieć, jak ona jest zbudowana, jakie ma poszczególne zespoły, do czego została stworzona. O tym wszystkim opowie pan Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmą KUHN Maszyny Rolnicze. Dzień dobry. Tak jak już zostało powiedziane, maszyna wyjątkowa. Rzadko spotykana w naszych warunkach klimatycznych, dlatego że KUHN z sukcesem sprzedaje od 40 lat maszyny do siewu bezpośredniego. W związku z tym, że polskie rolnictwo i europejskie rolnictwo się zmienia, zaczynamy siać coraz więcej poplonów i siać również bezpośrednio. Postanowiliśmy również tą technologię adoptować do polskich warunków i właśnie na tym polu próbujemy pierwszy siew poplonów, ale wyjątkowy sposób, bo tak naprawdę, jeśli mówimy o poplonach, często wykorzystujemy groch, faselię i owiec po to, aby spełnić wiele zadań, zrealizować wiele zadań, ale mamy pewne wyzwania. Pierwszym wyzwaniem jest głębokość siewu. Groch siejemy na 6-7 cm, a faselię z owcem mniej więcej na 3-4 cm. Tą maszyną to zadanie jesteśmy w stanie wykonać. Siewnik został tak przygotowany, aby co drugą redlicę wysiewać groch, i co drugą redlicę wysiewać owiec z faselią na różne głębokości, z dużym zaciskiem. Ta maszyna została przygotowana do siewu bezpośredniego, w związku z tym nie potrzebujemy uprawiać gleby. Wsiewamy zaraz po żniwach te rośliny po to, aby one jak najszybciej okryły całą powierzchnię gleby. Maszyna wyjątkowa z dużymi naciskami, tak jak już wspomniałem, przygotowana do siewu bezpośredniego, czyli jest w stanie wsiać w bardzo trudnych warunkach, gleb ciężkich, lekkich, średnich, redlice odpowiedniej konstrukcji z dużym zakresem pracy, o dużym nacisku i przede wszystkim uniwersalne wykorzystanie do różnych wysiewów poplonów, do siewu przede wszystkim również z nawozami w zależności od potrzeb, ale to nie wszystko. W związku z tym, że Unia Europejska wymaga od rolników w programie zazielenienia dopiero siewu pszenicy po 15 października. Jest to doskonała konstrukcja, która wykorzystuje nie tylko tradycyjny układ wysiewu w siewie bezpośrednim, ale również wał nożowy, który jest w przedniej części i wysiane poplony właśnie o tej porze, zaraz po żniwach, wsiewamy 16 października pszenicę bezpośrednio w te rośliny. Często posiadają taką wysokość 40, nawet więcej centymetrów i w tych warunkach ten siewnik pasuje doskonale. To doświadczenie robiliśmy w zeszłym roku, to doświadczenie również w tym roku będziemy robić z wieloma specjalistami po to, aby technologię przygotować na kolejne wyzwania rolnictwa 23-27. Konstrukcja tego siewnika została tak przygotowana, aby również wysiewać w różnych opcjach, konfiguracjach dwie rośliny z nawozami startowymi, z programowaniem ścieżek technologicznych. To wszystko po to, aby zoptymalizować w rolnictwie siew, aby minimalizować również uprawy, po to, aby były jak najniższe koszty siewu, czy poplonów, czy roślin głównych w siewie bezpośredniej. Dzisiaj liczą się koszty w rolnictwie. Dzisiaj liczy się przede wszystkim okno pogodowe, które często nie pozwala na to, aby uprawiać glebę. Dlatego taki siew bezpośredni, bezpośrednio w glebę suchą, ten siewnik jest w stanie zrealizować, a wschody będą skutkowały dobrym plonem. Nie jest to maszyna dla tych, którzy orzą. Jest to maszyna dla tych, którzy chcą spełnić przyszłe oczekiwania rolnictwa i zrealizować swoje cele, przede wszystkim finansowe. Może być to siewnik, który zdywersyfikuje technologię siewu w dużych gospodarstwach. Warto z nami współpracować i próbować nowych rozwiązań, nowych technologii. Jaka jest wydajność maszyny i zapotrzebowanie na moc? Tą maszyną możemy pracować z prędkością między 12 a nawet 18 km na godzinę. Wspominałem, że to jest maszyna, która została przygotowana do siewu bezpośredniego, czyli zapotrzebowanie na moc nie jest aż tak duże. Przy 6 metrach szerokości roboczych mówimy o 250 koniach, to maksymalnie 300 koni. Przy prędkości 18 km na godzinę to jest ogromna wydajność. Z jakich sekcji jest zbudowana maszyna?
Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z wałem nożowym, który może pracować, może być wyłączony. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania tej maszyny. Dalej mamy talerze uprawowe, które uprawiają tylko 2 cm. Można by powiedzieć, to taki strip till do zboża. I dalej mamy sekcje siewne, które mają bardzo duży zakres pracy, góra-dół, ale również są prowadzone przez opatentowany przegub siewnika bezpośrednio w linii nacięcia talerzy uprawowych. To daje bardzo dobry efekt wysiewu, ale co istotne, na końcu jest koło kopiujące, które utrzymuje głębokość wysiewu i ma specjalny ukośny kształt po to, aby bardzo dobrze dogniatać glebę, tak aby stworzyć warunki do podsiąkania gleby i podsiąkania wody w glebie i jak najszybszych schodów. Dość ślicznie dziękuję za rozmowę i za przedstawione informacje. Dziękuję bardzo.